Krzysztof Bałk, witam, a moim gościem jest Łukasz Pabierowski, szef sztabu wyborczego Marcina Pabierowskiego, przewodniczący Platformy Obywatelskiej W Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie rektorze. Zmęczony, ale szczęśliwy. No tak, tyle pracy to chyba kilka tygodni właściwie ostrej takiej mm, rywalizacji z konkurentem. Najpierw była walka o radnych, o to, żeby zdobyć jak najwięcej miejsc w Radzie Miasta, a później walka o prezydentury Zielonej Góry. Zgadza się panie redaktorze, to bardzo, bardzo e, można powiedzieć, energetyczny czas. Właściwie ostatnie dwa, dwa i pół miesiąca od momentu ogłoszenia kandydatury Marcina e, bardzo wiele się działo, tak jak wspomniał pan, najpierw chodziło o, 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 o wynik Rady e, Rady Miasta, co, co okazało się dużym sukcesem, za co bardzo serdecznie dziękuję Żieloburzonom w ogóle, że tak gremialnie wzięli udział w głosowaniu. I sama praca przy tym, bo miałem okazję formułować również ten skład razem właśnie z kolegami z, z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, był, był dla nas takim bardzo, bardzo, można powiedzieć, nowym czasem, kiedy otworzyliśmy się bardzo szeroko na różnego rodzaju środowiska, czy to społeczników. Przedsiębiorców, jeżeli chodzi o ekologów w Radzie, w Radzie Miasta, no, była to pewna nowość. Także, także ten skład Rady nas bardzo tutaj, można powiedzieć, jesteśmy z niego dumni I z, tej, i z tej rywalizacji. Była to taka bardzo pozytywna kampania. Wiele spotkań. A zdradzi Pan nam kuchnię troszeczkę, czy mieliście jakiś scenariusz postępowania, czy po prostu robiliście to ad hoc, bo no, doświadczenia za dużego, jeżeli chodzi o tę kampanie, nie macie. To prawda, to prawda. Rzeczywiście, oczywiście korzystaliśmy ze wsparcia, z, z wielu rad naszych, naszych starszych kolegów w partii, którzy już niejednokrotnie pracowali przy nagrywaniu stanowiska i wiele takich. Kampanii prowadzili chociażby nasz przewodniczący regionu, minister Sługocki, wszyscy posłowie, senatorowie, także też mogli nam doradzić, ale jednak ta, ta specyfika wyborów samorządowych jest jednak inna troszeczkę i tutaj też musieliśmy działać troszeczkę właśnie nieszablonowo. To co wspomniałem wcześniej, trzeba też wyczuć nastroje mieszkańców, które gdzieś... Jak się okazało, podążały za nastrojami, jeżeli chodzi o cały kraj i wybory chociażby październikowe, ale to też, to, też, to też nie przyszło nic samo z siebie. Tutaj, tutaj ta praca z ludźmi, słuchanie ludzi, bycie z nich blisko. I trafna diagnoza potrzeb miasta, a także chęci już mieszkańców do pewnej zmiany, dokonania w mieście, No musiało wszystko się zgrać w czasie. I, i, i te setki rozmów przygotowawczych, właśnie tak jak redaktor mówi o tej kuchni, gdzie jeszcze w zaciszu gabinetu się spotykaliśmy z różnymi osobami, dyskutowaliśmy, proponowaliśmy im ten start, to też nie było takie oczywiste. To też była jakaś praca. Ci ludzie to nie jest tak, że, że można powiedzieć, drzwiami, oknami zapisywali się do nas na listy. To wszystko była przemyślana, rozsądna praca. Tak jak powiedziałem, korzystając z, z, z doradztwa naszych szanownych kolegów posłów, senatorów, mieliśmy, więc jakby to tutaj wszystko, myślę, dało bardzo fajny efekt, ale też muszę przyznać, że co mnie bardzo cieszy, mieliśmy też w pewnym sensie, jesteśmy tacy, można powiedzieć, bardzo demokratyczni, mieliśmy taką też wolną rękę i, i też czułem, jako szef platformy w mieście, takie jakby zaufanie, że ktoś to zaufanie nam dał i pozwolił nam. E, słusznie diagnozować i decydować. Pamiętam przed pierwszą turą, kiedy było ogłoszenie właśnie o kandydowaniu Mar Marcina Pabierowskiego, to takie, takie niedowierzanie słyszałem z wielu stron scen politycznych. Jakby nie wierzyli, że można zdobyć właśnie ten mandat tu, w Zielonej Górze, gdzie prezydent właściwie wygrywał zawsze w pierwszej turze od kilku dobrych kadencji. Tak, oczywiście i również takie komentarze tam zacierały i wiadomo, że to powodowało dodatkowy stres Powijały się takie, że w obozie obecnego prezydenta, że tam korki strzela, szampana strzeliły, jak się dowiedzieli, że to Marcin będzie kandydował. No to takie skrajne oczywiście komentarze. Nie wierzę, że tak było oczywiście. Natomiast no, no tutaj sam fakt tego, że jeżeli ktoś to ile lat pełni daną funkcję, no ma, ma nieporównywalnie, można powiedzieć, mocniejszą pozycję startową, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, o to... O to, o to, że może w pewnym sensie pokazywać, wskazywać na jakieś dokonania, które, które, które zrobił, ale to też jest minus, bo, bo to też taka osoba, wiadomo, no, no też musi w jakiś sposób tłumaczyć się i, i, i umieć odpowiedzieć na trudne pytania. Czego nie zrobił, co się nie udało, albo wręcz, co, które decyzje były wyraźnie błędne, i tu wiele rzeczy musiało na to się złożyć i, i zaważyć, że mieszkańcy zdecydowali, że chcą zaufać właśnie nowej już osobie, nie? że Potrzebna jest ta nowa wizja. Co pana zdaniem najbardziej determinowało? Decyzje mieszkańców Zielonej Góry, czy ilość plakatów wywieszonych, media społecznościowe, informacje o tym, spotkania bezpośrednie, czy chęć zmian w Zielonej Górze? Myślę, że wszystko po trochu. Przede wszystkim to, co wspomniałem wcześniej. Marcin no nie miał takiej rozpodobalności mimo prawie 10 lat w Radzie Miasta. No wcześniej jeszcze, jeszcze, jeszcze nasz ojciec miał okazję być w dwie kadencje, ale myślę, że to zdecydowanie jest jednak dużo mniej niż bycie prezydentem. Ale gdzieś to nazwisko krążyło, natomiast faktycznie ten, ta prezentacja wizualna musi się odbyć, bo mieszkańcy muszą mieć tego świadomość, że jest to osoba, osoba która, która o ten urząd się ubiega, a przede wszystkim to, że za tą osobą stoją, ta osoba ma też konkretne wsparcie. Że, że, że ta jest osoba, która ma konkretny program, konkretne zaplecze, ale również właśnie wsparcie i prezentuje to wszystko spójnie, że, że, że jest gwarantem nowego otwarcia można powiedzieć takiego czasu zmian, czasu współpracy, a nie czasu konfliktu i, i poróżnienia. Wspomniał Pan o swoim tacie, swoim ojcu i Marcina również, to determinowało też trochę Państwa udział w polityce, to, że. No, ten kontakt bezpośrednio z, z Radą Miasta był? Tak, oczywiście. Myślę, że tutaj, że tutaj to wszystko... Mówiło się o tym, rozmawiało się o tym w domu? Tak, w domu często. Oczywiście tam, tamten czas, kiedy, kiedy tata jeszcze był w, był w Radzie Miasta, już, to już troszeczkę czasu od tego minęło, ale no tutaj myślę, że, że poczuł Marcin tutaj mocno tą, tą, tą więź z tą tematyką, z mieszkańcami, z tym, że on może również coś wnieść dobrego I myślę, że miał się tylko też uczyć, i, i tego wsparcia dostał wiele. No i, i myślę, że też waży to, że być może właśnie to, że był taki stąd, nie? jest taki stąd czyli przedsiębiorca lokalny, osoba, która zna te problemy, jest gdzieś blisko ludzi. Myślę, że to, to miało kluczowe znaczenie, poza tymi argumentami, które już miniłem. Sztab wyborczy będzie dalej kontynuował pracę, przerodzi się w sztab organizacyjny nowego prezydenta Zielonej Góry. Tego nie wiem jeszcze dokładnie. Oczywiście będziemy to wszystko ustalać, natomiast nas jako sztab jeszcze czeka sporo pracy. Trzeba wszystko pofinalizować, wszystko uprzątnąć zgodnie z przepisami. Więc myślę, że to teraz jest taki czas decyzji, które, które gdzieś będą zapadały. Musi sobie tutaj nowy prezydent elekt ułożyć tą współpracę, ułożyć zaplecze, z którym będzie współpracował. Myślę, że oczywiście jako jakoś tam ciało doradcze, tak, no, znamy się, wiemy jak zdiagnozowaliśmy te potrzeby mieszkańców. Mamy bardzo różnorodną, bogatą, tak jak wspomniałem, radę, mamy, mamy w zaplecze w postaci marszałka, wojewody, posłów, ministrów, co było widać w tej kampanii, więc no, te oczekiwania są duże i myślę, że ten, ten, ten czas decyzji układania tego nastąpi szybko. Na początku maja, jak wiemy, już to zaprzysiężenie radnych i, i nowy Już miasta. jest decyzja terminowa? Tak, nie pamiętam dokładnie daty, ale wiem, że to jest początek maja. Bo to od momentu zaprzysiężenia jest... To oczywiście. Biegnie, biegnie okres tej, tej kadencji, więc tego czasu nie jest aż tyle. Więc myślę, że przed, przed nowym prezydentem elektem jest teraz właśnie czas wytężonych rozmów. Oczywiście my jako sztab też się w to włączymy i całe, i całe zaplecze polityczne. I myślę, że to jest też klucz i ludzie tego chcieli, chcieli tej zgody i współpracy i chcą oglądać tego efekty, a program... no, Przedsięwzięcie jest duże: 140 tysięcy ludzi, półtora miliarda budżetu rocznie, także jest co robić. Tak, tak, jest tych wyzwań sporo. Pewne rzeczy trzeba zmienić, oczywiście na to wskazani mieszkańcy dokonując tego, tego wyboru. Nowy prezydent Darek przedstawił ten program dość szczegółowo. Sam miał okazję w niektórych spotkaniach brać udział i słuchać ludzi i ten program do ludzi przemówił w związku z tym, że wiadomo, że myślimy od razu o nie jednej, a dwóch kadencjach, bo tak należy myślę planować miasto i, i, i przyszłość mieszkańców, trzeba to wszystko rozłożyć w czasie, umieć to wszystko zaplanować. Porozumieć się z odpowiednimi władzami w kontekście współpracy, i to musi wszystko zagrać. Więc jest to na pewno długo, długodystansowy bieg. Na razie Wam wszystko sprzyja, bo jest wojewoda z tej samej opcji, marszałek z tej samej opcji, radni, którzy samodzielnie z Platformy Koalicji Obywatelskiej mogą podejmować decyzje w Radzie Miasta i środki, które już są właściwie w części odblokowane z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy. I to prawda, właśnie to jest ten ciąg zdarzeń. Który, który nastąpił i myślę właśnie, że mieszkańcy na to postawili. Po pierwsze, tak jak właśnie wspomnieliśmy, nowa twarz, nowa twarz, która, która jakby nie jest uwikłana w te konflikty, a to, ale jest jednocześnie gwarantem zgody i realizacji tych programów, wszystkich środków unijnych. Tak, jak redaktor powiedział, tego będzie bardzo dużo i KPO, i, i, i fundusze strukturalne, także mm, czy programy ministerialne. No Myślę, że mieszkańcy na to czekają. Marcin Pabiorowski już doszedł do siebie po tych wyborach. <laughs> no, myślę, że jeszcze do niego ta informacja gdzieś tam cały czas dociera. Oczywiście myśmy byli ostrożnymi, bardzo optymistami, tak jak redaktor mówił przed pierwszą turą. Też mniej, mniej jakby osób na to stawiało, że to się może udać, bo to się wydawało takie już naturalne, że ta prezentura będzie nadal trwała i tą ostatnią kadencję. Ale jednak no, tutaj to, to, to wszystko jakby zagrało inaczej, ta przewaga jest spora, to jest już mnie cieszy bardzo, że jest wyraźna, że to nie było na no, jakieś pojedyncze głosy. Tego też... Ale i duże oczekiwanie jest wobec tego. Tak, myślę, że to jest silny mandat. Mieszkańców i silny mandat oczekiwania i teraz punkt po punkcie trzeba ten program realizować. Na co liczę, jestem o tym przekonany. O czym będziemy na pewno o tym programie na antenie Radia Zielona Góra i Radia Zachód informować. Dziękuję bardzo Łukasz Pabierowski, szef sztabu wyborczego Marcina Pawirowskiego, przewodniczący koalicji obywatelskiej w Zielonej Górze był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Rozmowa po dziewiątej.